Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 Tricapitato, czyli moda, który pozwala nam na ścinanie drzew poprzez ścięcie dolnego klocka z drzewa. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy. I Tricapitator pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Zjeżdżamy. Tutaj sobie jeszcze zjeżdżamy. Tutaj jest filmik dotyczący tego moda. I tutaj jest sekcja pod filmikiem, sekcja Downloads. I pobieramy od razu tutaj stąd. Pobieramy plik BSPKRS Core. Klikamy tutaj. Zostaniemy przeniesieni tutaj i stąd pobieramy plik na wersję 1.7.10 i klikamy albo tu, albo tu i stąd, albo stąd pobieramy. Klikamy w każdym razie na ten właśnie BSP KRS Core, który dotyczy wersji 1.7.10. Wracamy z powrotem na tę stronę pierwszą i zaraz pod BSP KRS Core mamy Tricapitator. I tutaj klikamy na to, bo tutaj mówiłam, że jak klikniemy tutaj, żeby pobrać BSPKRS Core, musimy kliknąć tutaj i wtedy zostaniemy przeniesieni na tę stronę, o której już mówiłam przed chwileczką. Teraz przechodzimy do kolejnego pliku, czyli Tricapitator. Klikamy tutaj, latest release. Klikamy tutaj i wtedy zostaniemy przeniesieni na taką stronę. I pobieramy jeden, jedyny plik, który tutaj jest do pobrania i on jest na wersji 1.7.2, ale on również działa na wersji 1.7.10, co pisze na tej pierwszej stronie autor. Dlatego pobieramy, pomimo tego, że instalujemy wersję 1.7.10, pobieramy na wersję 1.7.2 i klikamy albo tu, albo tu. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania tego moda oprócz tych dwóch plików potrzebne są jeszcze minimum launcher w Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10, to dowiecie się jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie jeszcze launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. I uwaga, ja instaluję w tym filmiku 425 Forge'a z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą, a najlepiej jeżeli już jest to rekomendowaną. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer końcówki 1160 i właśnie na taką końcówkę, na takiego Forge'a z taką końcówką będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming. Wynajdujemy folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś kopiujemy, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. OK, jak mamy skopiowane, możemy zainstalować. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy te dwa pliki do folderu mods. Raz i dwa. I mamy zainstalowane. Klikamy zamknij, wchodzimy do Minecrafta i czekamy aż się uruchomi, żeby sprawdzić czy działa. I czekamy chwilkę, czekamy. I jak widzicie mam Forge'a z końcówką 1160. Tutaj również. Klikam play. I znowu. Aż się uruchomi. Jeszcze momencik.
Jeszcze chwileczka, za moment będzie logo Mojanga. O, jest. No jeszcze nie wiem, jest, policzymy do 5. Raz, 2, 3, 4, 5 i nie udało się. To jeszcze moment. Coś dzisiaj mam bardzo wolne połączenie z internetem. Halo. Dziękuję. O, jakieś takie nowe się pojawiły teraz, jak się wejdzie do... To się pokazują stworki. Ok, wchodzimy do moc. I co my tutaj mamy? Mamy BS Packer RS Core i mamy Tricapitator. Gotowe. O, wiedźma. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No i mam swój świat. Tu mam bałagan. Ej, nie to. Gotowe. Ok. Mam siekierkę. Ok, to idziemy teraz do jakiegoś drzewa. Gdzie tu jest najbliższe drzewo? Tu chyba z tej strony. Idziemy do drzewa i sprawdzimy, czy działa mod. Hopsa, już jesteśmy blisko. Jest drzewo, hura, hura. Bierzemy siekierkę w łapkę i stukamy w najniższy klocek. I jak zbijemy ten klocek, to spadnie nam całe drzewo, łącznie z liśćmi i wszystkie sadzonki, które w nim są, również opadną. Proszę bardzo. Jest, czyli Tricapitator działa. Możemy zasadzić z powrotem sadzonkę. Co owco? Wiesz co? Dobra. Dajcie mi też wełnę. Zrobię sobie łóżko i przynajmniej nie będę musiała czekać nigdy już do nocy. Dobra, mam 3. Ok, to jeszcze setniemy jedno drzewo. Jak widzicie, Tricapitator działa tak, że chwilkę trzeba powalczyć z tym drzewem. Zwłaszcza jak się ma drewnianą siekierkę. To już w ogóle po prostu. Bo tak jakby za jednym zamachem ściąć od razu całe drzewo, no to nie przystoi. Zatem po prostu trzeba poświęcić trochę czasu, tak jakby się ścinało całe drzewo, a już nie trzeba potem czekać na to, aż liście spadną i można sobie iść do swojego domu. Jeszcze tutaj nie mam domu na tym świecie, ale do swojego miejsca startu można sobie iść. I tym sposobem, że tam były również te owce, to mogę sobie zrobić od razu łóżko i mogę sobie tutaj, pewnie już mi się dzień robi, postawić i się, o, już mogę sobie dzień zrobić, hura, hura. Bo tak ciemno było. Ok, czyli jak widzicie, mod działa, zatem ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie mieć poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Ja Was żegnam, tymczasem pa, pa.